Lokomotywa powoli wjedzie na obrotnicę. Jak Państwu wspomniałem, w slangu kolejowym mówiono o tej lokomotywie ruch. Nie będzie tajemnicą, jeśli historycznie czy obyczajowo u nas może się niekiedy to słowo czy to określenie kojarzyć negatywnie, to w tym wypadku mamy tutaj do czynienia nie z obraźliwym określeniem tej lokomotywy, a raczej związanym z jej pochodzeniem i pozytywnie zjeżdża, co tam obrócą. Warto tutaj wspomnieć, że jeszcze przed wojną podjęto współpracę ze szwajcarską firmą, ponieważ w Rumunii część linii kolejowych znajduje się w okolicy Karpat. Są to linie o wąskich łukach, nachyleniach, spadkach, tak jak w górach. I było zapotrzebowanie na lokomotywy spalinowe, które będą spełniać wymogi poruszania się w tamtym rejonie. Zbudowano pierwotnie 3 lokomotywy, natomiast II wojna światowa przerwała tą współpracę. Mimo że wojna trwała 5 lat i później w samej Rumunii, podobnie jak tutaj u nas w Polsce, znany nam ustrój zapanował, socrealistyczny, to tą współpracę znowiono w roku 1956 ze Szwajcarią, by jakby ten projekt dokończyć i rozwinąć. Dzięki tej współpracy powstała ta lokomotywa, właśnie stąd jej nazwa była produkowana w Rumunii. Silniki były na licencji szwajcarskiej, natomiast prądnica i silniki elektryczne były na licencji firmy Braun-Oberal austriackiej. I tak powstała ta lokomotywa. Początkowo planowano zbudowanie 40 sztuk. Na stopa. Szybko produkcja rozwinęła się w samej Rumunii, bo pierwsze egzemplarze zbudowano jeszcze w Szwajcarii. I już z tych kilkudziesięciu sztuk w niedługim czasie było aż 2300. Na kolejach w Rumunii jeździło ich ponad 400. Proszę Państwa, dlaczego ta lokomotywa trafiła do Polski? W latach 50. w Polsce budowano ostatnie seryjnie parowozy. Potem zaprzestano produkcji i polskie koleje nie zamawiały już parowozów. Natomiast odczuwały brak właśnie taboru spalinowego, lokomotyw, które mogłyby zastąpić parowozy i lokomotyw ciężkich spalinowych do pociągów towarowych, ponieważ produkcja krajowa tutaj nie miała oferty. I w roku 64 na międzynarodowych targach poznańskich podpisano umowę z Rumunią na dostarczenie tego typu lokomotyw. I od roku 65 do roku 1978 dostarczono 422 lokomotywy tej serii. Lokomotywa ST-43, nazwa oznacza spalinowo-towarowy i popularnie zwany Rumunem. Ta lokomotywa okazała się bardzo przydatna i pierwsze lokomotywy trafiły do dyrekcji kolejowej w Szczecinie, a potem, gdy się właśnie okazało, że sprawdzają się w rejonie górskim, to trafiły również do lokomotywowni na Podkarpaciu. A co się stało, że on tak nie A sama szkoła kolejowa w Jaworzynie działa do 2004 roku. Nastawek, zwrotny. Jeśli chodzi o inne makiety, jakie tu są w tym pomieszczeniu, bo ogólnie to mamy już inną makietę taką do celów rekreacyjnych, do zabawy. Budował ją jeden z miłośników muzeum. Tak, to jest taka dla zabawy, taka, żeby się pobawić, a tamta to jest taka typowa do nauki. Co się nazywa ten? Nie mógł przy kobietach. Dziękuję.
Tak.